Mili państwo, jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy, powiada przysłowie. No to życzę, żeby państwa w kwietniu nie suszyło, lecz by państwa poruszyło. Dziś międzynarodowy dzień sportu na rzecz rozwoju i pokoju, tak się nazywa święto, ustanowione przez zgromadzenie ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jakiś urzędnik ułożył z tej okazji odpowiednio na Pompowaną deklarację, cytuję: Ustanowienie tego dnia jest związane z uznaniem przez ONZ potencjalnych możliwości oddziaływania sportu na rozwój praw człowieka, na rozwój społeczny i gospodarczy. Cóż, nic tak nie zachęca do pompek i przysiadów jak dobry tekst urzędnika. Czytamy Niwę Wielkopolską z roku 1922. Przed kilku miesiącami dokonano kradzieży w składzie pana Rolsztoka przy Garbarach. Skradziono tam trzy wałki materii wartości 100 tysięcy marek. Śledztwo ustaliło, że kradzieży dokonał Izydor Toper, fryzjer z Kalisza. Izba Karna rozpatrzywszy tę sprawę, skazała Topera na dwa lata ciężkiego więzienia. Zawsze jednak pozostają zbrodnie niewyjaśnione. Czytamy: Z restauracji przy ulicy Gwarnej skradziono nocy ubiegłej 50 butelek koniaku i 200 litrów likieru na sumę 400 tysięcy marek. Sprawców nie wykryto. Skandal. Pewną pociechę niosą ogłoszenia drobne. Osiadłem w Poznaniu święty Marcin 41, dr Zygmunt Donat, lekarz. Praktyczny. I dalej. Telegram do płci pięknej miasta Poznania. Jestem w Poznaniu. Zobaczyć się ze mną można od piątku dnia 3 lutego. W kino Apollo, piekary 17, podpisano: Człowiek bez nazwiska historia tym razem sportu każe nam cofnąć się do 6 kwietnia 1991 roku bowiem tego właśnie dnia argentyński piłkarz Diego Maradona został po raz pierwszy ukarany za zażywanie narkotyków, otrzymał zakaz występów w lidze włoskiej aż na 15 miesięcy za wciąganie kokainy to zawieszenie obowiązywało na całym świecie, Maradona walczył o swoje dobre imię jak lew jego prawnik sugerował, że próbki mor Piłkarzowi podmieniono, żeby tylko utrącić tego wspaniałego gracza, który dodajmy, nie był łatwy w obsłudze, że tak powiem. Już wcześniej odnotowano serię wściekłych starć z przedstawicielami włoskiego klubu, w którym grał i za opuszczone mecze i niepojawianie się na treningach obłożono go grzywną w wysokości 70 tysięcy dolarów. Mistrz piłkarski wkurzył się do tego stopnia, że zrezygnował z ostatnich dwóch lat. Kontraktu z włoskim klubem o wartości 2 milionów dolarów i odgrażał się, że w ogóle zrezygnuje z piłki nożnej. Wrócił do Buenos Aires, uparcie zaprzeczając, że miał z narkotykami cokolwiek do czynienia. Jedni mu wierzyli, inni nie, a do tej pory zdecydować się nie może zagorzały kibic Wiesław Kot.